Któż z Państwa nie zna róż? Róże to królowe lata. Potrafią kwitnąć przez całe lato i jeszcze nawet jesienią, do późnej jesieni, w zależności od pogody. Róże już dawno, dawno temu pokochali między innymi Polacy. Nie ma się co dziwić, bo kwiaty tych niezwykłych krzewów są naprawdę imponujące, a odmian na rynku są tysiące. Zatem jakie odmiany wybrać? No ja polecę Wam dzisiaj 4 odmiany, które u mnie rosną i które na pewno warto jest mieć w ogrodzie. Kandela to odmiana róży, która jest absolutnie niezwykła, dlatego że kwitnie bardzo długo i kwiatów na krzewie jest, są setki, jeśli nie nawet tysiące. Roślina ta dorasta do około 100 cm wysokości, czyli nie zajmuje aż tak dużo miejsca, aczkolwiek szerokość może być też podobna. Zatem jeśli nie będziemy chcieć u siebie aż tak szerokiej róży, to zawsze możemy ją przyciąć, ale szkoda, ponieważ róża ta na każdym pędzie wytwarza kwiaty i to ich niezliczoną ilość. W pąku kwiaty tej odmiany są w kolorze pomarańczowo-czerwono-żółtym. Natomiast im bardziej ta róża się zaczyna otwierać, tym tej żółci na róży jest więcej. Ale ten kolor pomarańczowo-czerwony nie niknie zupełnie z płatków. On jest cały czas widoczny na właśnie na tych płatkach róż. I tym samym czyniąc tę różę naprawdę niezwykłą, ponieważ na jednym krzewie możemy jednocześnie dostrzec 3 kolory, czyli tych pąków kwiatowych, które się jeszcze nie rozwinęły, oraz tych, które się już rozwinęły i są w różnej fazie rozkwitu. Róża kandela jest odmianą mrozoodporną, ale gdyby zdarzyło się, że u kogoś przemarznie ta odmiana, to nie ma się co martwić, ponieważ ona bardzo szybko wypuszcza wiosną młode pędy, młode przyrosty i tym samym po prostu jeszcze będzie bardziej, jeszcze mocniej będzie kwitła. Ja osobiście przyciąłem tę różę tej wiosny do zupełnego zera. No i zobaczcie, róża osiągnęła wysokość ponad metra oraz szerokość bardzo podobną. No i tych kwiatów są ogromne ilości, a jeszcze przecież róża się zupełnie do końca nie rozwinęła. No i świetnie ona też kontrastuje z lawendą. Taki bardzo intensywny, jaskrawy jest ten kolor i czyniąc rabatę taką bardzo ciepłą, bardzo radosną, jeśli tak to można określić. W tym miejscu został posadzony wyłącznie jeden okaz kandeli. Więc zobaczcie, jak niewiele trzeba, żeby ta odmiana przeozdobiła nam ogród i zarosła też sporą część rabaty. Wyjątkową różą jest również odmiana Herzogin Christiane. Jest to róża, która wyróżnia się przede wszystkim niezwykłymi kwiatami. Zobaczcie, jakie one są. I to jest ostatnia faza rozwoju tych kwiatów. One się już bardziej nie otwierają. Tym samym czyniąc tę odmianę bardzo niezwykłą różą. Dodatkowo jest to róża z rodzaju pachnących, zatem bardzo przyjemnie pachnie, wydziela taką bardzo przyjemną dla nosa woń. No i ten kolor pastelowy róż połączony z bielą na pewno dodaje ogrodowi subtelności oraz delikatności. No, na pewno jest to jeden z moich ulubionych kolorów. Ale ta róża jeszcze została wyróżniona certyfikatem ADR Roselax. To oznacza, że róża ta jest bardzo odporna nie tylko na czynniki atmosferyczne, takie jak bardzo niska temperatura,
dużo deszczu, dużo wilgoci, ale przede wszystkim odporność na choroby grzybowe. I to oznacza, że tej róży w zasadzie nie musimy pryskać, nie musimy się obawiać, że coś się jej stanie, ponieważ ona naprawdę wykazuje bardzo dużą odporność na choroby grzybowe. To jest jedna z moich ulubionych odmian, Madame Anisette. Fantastyczna róża w moim ulubionym kolorze, różu z domieszką takiej bieli. Kwiaty są przepiękne, pełne, skupione w jednym miejscu. Jest to róża, która dorasta do wysokości około 120 cm i 50 cm szerokości. I tworzy ona właśnie takie skupiska niezwykłych kwiatów w kolorze pastelowego różu z domieszką bieli. Jest to róża również odznaczona certyfikatem ADR Roselax. To oznacza, że ta róża wykazuje olbrzymią odporność na większość chorób grzybowych. Zatem warto z pewnością mieć u siebie taką odmianę. Na pewno jest ona z tych róż tak zwanych, jak dla mnie przynajmniej, szlachetnych, czyli będzie przyciągać uwagę ze względu na te niebywałe i naprawdę niezwykłe kwiatostany. Ta róża wygląda dla mnie jak z obrazka, jakby była namalowana. Te kwiaty są wręcz idealne. Tego typu róże są dosyć rzadkie w polskich ogrodach. Są to róże, które nie rozwijają nigdy swoich kwiatów do końca, tylko tkwią właśnie w takiej fazie jakby półrozwiniętego kwiatostanu. Są to naprawdę niezwykłe róże tarasowe, które dorastają tylko do wysokości około 50 cm. Tym samym mogą być sadzone w doniczkach i uprawiane na tarasach, ponieważ właśnie nie zajmują dużo miejsca. No i jest to z pewnością wyjątkowa odmiana, której próżno szukać w większości polskich ogrodów właśnie ze względu na te nietypowe kwiatostany, które przypominają takie kuleczki, które zaczęły dopiero pękać, które jakby nie do końca jeszcze chciały, jakby jeszcze czekały na cieplejsze dni, może tak to nazwijmy. O. Róża Pompeii nie należy do grupy róż pachnących, ale same kwiatostany tworzą naprawdę bardzo niezwykły spektakl. I pamiętajmy również o tym, aby każdą różę po przekwitnięciu przycinać te przekwitnięte kwiatostany po to, aby roślina nie traciła energii na zawiązywanie nasion i mogła zakwitnąć w tym roku jeszcze drugi albo i nawet trzeci raz. A która z tych róż najbardziej Wam przypadła do gustu? Czekam na Wasze komentarze, na Wasze opinie. No i jestem ciekaw, która z tych róż będzie Waszą faworytką.